Bez uników rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Zalewski, wiceminister Obrony Narodowej, kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Dzień dobry. Pozdrawiam Warmię, Mazury i Podlasie. To Reklamę jest wyborczą region, mamy zaliczoną. region, w którym walczę zaufanie. Panie doborców. ministrze, na finiszu kampanii mamy awanturę o zatrzymanie żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy. Prawica wzywa rząd do dymisji, krzyczy murem za polskim mundurem. Czytam komunikat Anny Adamiak, rzeczniczki prokuratora generalnego. Adama Bodnara, z którego wynika, że dwaj z trzech zatrzymanych żołnierzy podczas interwencji wobec migrantów, cytuję, próbujących przekroczyć nielegalnie granice, w ich kierunku co najmniej kilka razy oddali strzały, narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dodam jeszcze, że według prokuratury żołnierze nie znajdowali się w stanie zagrożenia życia. Czy... Żołnierze przekroczyli tam swoje uprawnienia, tak jak prokuratura im stawia zarzuty? Ja zaznajomiłem się z tymi materiałami, które były dostępne dla mnie. Widział pan ten film, bo nie, jest film. Tego filmu nie widziałem. Natomiast zaznajomiłem się z tymi materiałami, powtarzam raz jeszcze, które były dostępne dla mnie. I jeżeli pani redaktor pozwoli, to tę kwestię za chwilę skomentuję, bo ona jest poważniejsza. Natomiast chciałem zacząć od czegoś zasadniczego. Bo to nie jest awantura tylko i wyłącznie. Oczywiście mam świadomość, politycy przerzucają się, krzyczą więcej broni uzbroić, pozwolić strzelać do nielegalnych migrantów itd. itd. Natomiast mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym. Mamy do czynienia z podważaniem, a może nawet rujnowaniem zaufania do instytucji państwowych. Takich jak Wojsko Polskie, takich jak prokuratora, prokuratura. I to jest rzecz podstawowa, bo y, artykuł pokazuje pewien problem, on pokazuje pewien problem, pewien urywek. Artykuł w problemu, onecie, bo to Onet ujawnił tę sprawę. On pokazuje pewien urywek, fragment problemu nie pokazuje całości. I nagle w oparciu o ten artykuł, y, Angażowani są wszyscy najważniejsi politycy w kraju, którzy e, muszą się wypowiedzieć i rusza nagonka na wszystkie instytucje e, z przesądzeniem, że działają źle, że e, dowódca, który na wniosek i e, w oparciu o materiały, które dostał od Straży Granicznej, e, e, złożył doniesienie do żandarmerii e, wojskowej. Że prokuratura działała i działa w złej wierze, że żandarmeria działa w złej wierze i tak dalej, i tak dalej. Zamiast wyjaśnić e, tę sprawę, już wszyscy wiedzą, jak było. Już wszyscy ferują wyroki, już wszyscy żądają czyjejś dymisji, e, albo jakiejś zmiany. Narodowej. Na przykład, albo jakichś zmian w prawie, które do niczego nie doprowadzą i niczego nie zmienią. Dlatego, że jeżeli mielibyśmy zmieniać sytuację, na sytuację Ale wróćmy, prawdą, do, wróćmy do początku. Czy oni przekroczyli swoje uprawnienia? Bo pytanie jest takie: czy oni strzelali do ludzi, Problem którzy rzeczywiście ten... im zagrażali i ich życiu, czy strzelali do ludzi, bo oni wytrzymali. Y, y, Problem jest poważniejszy, panie redaktor. Z tych materiałów, z którymi ja się zaznajomiłem, wynika, że. To może najpierw zanim to powiem... Chcę nie, proszę najpierw nie, powiedzieć. Nie, nie, dlatego, że to wszystko musi być w kontekście, pani redaktor. Mhm. Ja w środę byłem na granicy, byłem w Białowieży. Rozmawiałem z mieszkańcami, rozmawiałem z przedsiębiorcami. Byliśmy tam razem z panią minister Pełczyńską na mecz. I to, co usłyszeliśmy, to to, że granica jest, że oni się czują bezpiecznie za granicą że oni się czują bezpiecznie. Ja zresztą widziałem tam e, e, zielone szkoły widziałem turystów. Sam e, będę chciał niedługo pojechać na, na weekend z rodziną do Białowieży. To piękne miejsce i, to, i zachęcam panie państwa do wszystkiego. Ale, ale, ale pani adrem. redaktor Adrem to jest kontekst i ja buduję kontekst. Ale proszę powiedzieć, bo mamy Już zaraz powiem. Ograniczony otóż, czas. otóż granica jest bezpieczna dlatego, że żołnierze i straż graniczna wzorowo wypełnia swoje obowiązki. I to są wspaniali ludzie, z którymi jestem całym sercem. I teraz, jeżeli mam powiedzieć to, co, o co pani mnie pyta, to rzecz jest następująca. Otóż te strzały były oddane nie tylko wobec tych e, e, migrantów nielegalnych, ale także, jak już oni przeszli na drugą stronę. Na białoruską na stronę. Na stronę białoruską. I teraz wyobraźmy sobie, że jakaś kula by kogoś trafiła, a na przykład trafiłaby pogranicznika białoruskiego. Przecież Białoruś niczego innego nie robi, tylko nas prowokuje. Tylko nas prowokuje właśnie do tego. Tak zaczynały się wojny. Czy tego chcemy? Musimy się naprawdę Czyli zastanowić. Czyli ci żołnierze nie, działali, nie strzelali tylko w ziemię, ale też w kierunku tych ludzi. Pani redaktor, ci żołnierze znajdowali się po pierwsze pod olbrzymim stresem. Ci żołnierze mieli, wiedzieli, że ich zadanie polega na tym, aby nie wpuścić, i to jest zadanie każdego z tych żołnierzy i każdego ze strażników granicznych, żeby nie wpuścić nielegalnych migrantów. Na tym polega ich misja. Tylko, że to je, nie jest misja na froncie, to nie jest walka zbrojna, do której żołnierze są szkoleni. Na tym polega dramat, pani redaktor, że mamy wspaniałych żołnierzy, którzy są szkoleni do działań zbrojnych. Gdzie jest inna logika? Gdzie logika polega na tym, żeby wyeliminować wroga? Ale może tam tutaj, policja powinna pilnować tego, tutaj, yy, tej zapory? A tutaj mamy do czynienia z operacją policyjną, której celem jest niewpuszczenie. To nie, dlaczego nie policja nie, tam jest? Nie, nie tylko wyeliminowanie, nie wyeliminowanie e, e, nielegalnych migrantów, mhm. wroga, tylko niewpuszczenie ich do kraju. To jest zupełnie inna logika. I ja. Sercem jestem z tymi ludźmi. Dobrze, ja sercem ale moje pytanie jestem jest takie. Czy to się zmieni? Czy tam powinna być policja? Pani, bo mam świadomość, pani redaktor, w jakim stresie i w jakich warunkach oni tam działali. Więc powtarzam raz jeszcze. Ja jestem sercem z nimi. Czy tam powinna być policja, Natomiast a nie wojsko? to jest operacja policyjna. Problem polega na tym, że nie mamy kilku tysięcy... Policjantów, strażników granicznych, którzy niezbędni są do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na tej granicy, aby wesprzeć Straż Graniczną. I dlatego w tej operacji bierze wojsko. I teraz Dobrze, powtarzam... ale teraz proszę nie powtarzać, bo mamy czas ograniczony. Czy pan wiedział o tym, o tej całej sprawie, że zostali zatrzymani żołnierze, bo jest taki zarzut, że Władysław Kośniak Kamysz o tym nie wiedział? Czy pan jako wiceminister wiedział o tym i czy Kośniak Kamysz pani, pani, wiedział o tym? Pani, pani redaktor. Kierownictwo Obrony Narodowej dostaje z dowództwa operacyjnego codzienne raporty operacyjne. I pan premier Kosiniak-Kamysz poinformował, że wiedział o tym. Ja również taki raport dostaję. A dlaczego natomiast, nie poinformowaliście premiera Donalda Tuska, że taki incydent miał miejsce i Tusk jeździł na granicę, wchodził w buty Jarosława Kaczyńskiego, panie mówił, redaktor, że tutaj będzie cudownie panie redaktor, bezpiecznie. Ja mogę, ja mogę powiedzieć, że do moich obowiązków ja jestem wiceministrem obrony narodowej i. Realizuje moje obowiązki w zakresie, który został mi powierzony. Ja to mój... jest jasne, ale tak. dlaczego wicepremier nie poinformował premiera o tym incydencie, który jednak, jak się dzisiaj okazuje, może mieć wpływ na kampanię wyborczą i na Panie wynik redaktorom. wyborów do Parlamentu Europejskiego. O. I trwa właśnie spotkanie Donalda Tuska z kosiniakiem Kamyszem otóż, i z Adamem Bodnaw. Otóż chcę powiedzieć, że na granicy mieliśmy bardzo wiele incydentów z użyciem broni ostrzegawczym. Co jest? Dozwolone przepisami. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Tylko w maju 700 strzałów padło przy granicy polsko-białoruskiej? Bo w maju też nastąpiło zaostrzenie tej sytuacji. Ten marzec, o którym mówimy, jeszcze był w miarę spokojny. Natomiast takich sytuacji jest, jest bardzo dużo. Ja w tym momencie nie będę komentował sytuacji dotyczącej informowania e, pana premiera, czy kogokolwiek e, poza resortem. Panie ministrze, ale jednocześnie mamy e, śmierć żołnierza e, ugodzonego nożem e, przez e, migranta i padają pytania o, e, no niestety ten, ten żołnierz e, nie żyje, e, to jest zabójstwo i e, czy, padają pytania o zabezpieczenia. Czy e, ta, tarcza wschód ma być, rozpocząć się budowa tej tarczy w przyszłym roku, czy to przyspieszyć. To są dwie różne sprawy, panie redaktor. E, zaraz przejdę do tarczy. To jest tragiczna e, e, tragiczna rzecz. Znaczy śmierć żołnierza, szczególnie w taki sposób. E, wszyscy jesteśmy, e, wszyscy jesteśmy e, z rodziną, wszyscy jesteśmy wzburzeni. E, natomiast jeszcze raz. I, i zakończę tą, tą sprawę. I jest l też to pytanie o użycie broni, I, jest bo, to bo jest pytanie... prezydencki Ta. projekt ustawy no, w tylko, Sejmie. Że, tylko, że prezydencki projekt ustawy w Sejmie, pani redaktor, niczego nie rozwiązuje. Dlatego, że prezydencki projekt ustawy w Sejmie zakłada, że szczegółowe zasady użycia środków przymusu bezpośredniego broni i innego uzbrojenia zostaną określone w stałych planach obrony, które są niejawne. Mhm. A zgodnie z Konstytucją użycie broni, zgodnie z artykułem 31, jest to ograniczenie swobód obywatelskich. I zasady Rady określenia użycia broni powinny być jawne. Otóż ja się dziwię panu prezydentowi, dziwię się panu ministrowi, się z którymi współpracuję, mam bardzo dobre relacje, że usiłują wykorzystać ten dramat do tego aby ustawę o działaniach organów państwa w warunkach zagrożenia wojną promować to jest zupełnie co innego. Naprawdę nie mieszajmy tych dwóch porządków i proponuję panu prezydentowi, aby naprawdę jakby oddzielił te dwie kwestie. Zasady użycia broni, od, yy, od swojej ustawy, która zresztą w sposób, w moim przekonaniu, niekonstytucyjny zwiększa jego obowiązki. Ale to jest inny temat, będziemy pewnie o tym rozmawiali jeszcze. Panie ministrze, a dlaczego ta sprawa yy, wypłynęła teraz? Żołnierze zostali zatrzymani 29 marca. Otóż, yy... One, yy, jak rozumiem, dziennikarze dowiedzieli się, wykonali swoją robotę, dowiedzieli się, więc to opublikowali. Ale jednak... Yy, no, w Otóż końcówce ja, ja, kampanii wyborczej, to czy to może mieć jakiś wpływ na wynik wyborów? To zależy od wyborców. To zależy od wyborców. To znaczy, dzisiaj mamy sytuację taką. Ale pierwsze której... pytanie, dlaczego w tym momencie to wypływa? To jest bardzo dobre pytanie. Ja jestem politykiem, ja biorę udział w kampanii wyborczej. Myślę, że odpowiedź na to pytanie bardziej, że odpowiedź na to pytanie bardziej wypada publicystom niż mnie. Ale to jest program bez uników. <laughs> to powiem w ten sposób. Nieprzypadkowo dzisiaj. Nieprzypadkowo dzisiaj to, że Konfederacja jest partią interesów Putina w Polsce jest mniej ważne niż to, że żąda krwi i żąda e, tak naprawdę strzelania do imigrantów. Nieprzypadkiem jest to, że dzisiaj to, że na listach PiSu są kryminaliści i osoba, która jest symbolem sprzeniewierzania i wykorzystywania pieniędzy publicznych dla celów partyjnych i prywatnych, czyli pan Obajtek, nie jest już tematem, bo tematem jest co innego. Ja proszę i apeluję do państwa, abyście państwo mieli większe zaufanie do organów państwa, ale również, proszę wyborców, no może... Ale jak także mieć proszę, zaufanie do organów proszę... państwa, jak okazuje się, że prokurator Janeczek, ziobrowy nominat na zastępcę prokuratora Bodnara, nie poinformował Bodnara o tym, że obejmuje takie postępowanie nadzorem? Ja nie znam procedur wewnętrznych i nie wiem, czy ma obowiązek poinformowania o tym. Natomiast z tego, co słyszałem, nie ma zastrzeżeń do sytuacji, w której prokuratura wszczęła sprawę. Nie ma takich zastrzeżeń i bardzo bym prosił również polityków, wszystkich polityków, do tego, żeby mieli większe zaufanie do organów państwa, którym kierują. A co będzie z Starczą Wschód? Krótko, bo musimy. To jest do końca. niebywale ważny. Projekt, Czy można przyspieszyć tutaj jakieś inwestycje? On jest, on jest bardzo szybki tutaj, myślę, że nie można go bardziej przyspieszyć, bo to są także, bo to jest także kwestia pewnych procedur administracyjnych, ale po to, żeby go rzeczywiście, rzeczywiście w miarę możliwości przyspieszyć, będziemy mieli projekt, przedstawimy go Sejmowi, ustawy o szczególnych warunkach inwestycji, które są kluczowe z punktu widzenia obronności państwa. Na wzór inwestycji, które są, należą do infrastruktury krytycznej, które pozwoliły na przykład szybko wybudować terminal gazowy. Szanowni Państwo, musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Pamiętajmy, dajmy w niedzielę wybory. Dziękuję bardzo. No właśnie, i, i czy jest jakaś możliwość, żeby ta tarcza powstała szybciej, no. czy y, to będzie zabezpieczenie tej granicy? To jest, kwestia, to jest kwestia ustawy, o której powiedziałem. Natomiast tutaj czym jest tarcza? Tarcza schód to jest system rozbudow... takich Zabezpieczeń. zabezpieczeń na granicy, którego celem jest niewpuszczenie wojsk nieprzyjaciela w głąb kraju. Realizujemy doktrynę NATO, zgodnie z którym NATO i Polska także broni każdego fragmentu swojego terytorium. To jest dla mnie ważne, także jako kandydata do Parlamentu Europejskiego z Polski z północno Wschodniej, gdzie właśnie ten problem występuje. I chodzi o to, aby zatrzymać te wojska na granicy dzięki systemowi umocnień. On będzie się składał z teraz takich budowanych, małych fortyfikacji, które będą punktami obronnymi, ale także systemu zasieków, systemu zapór betonowych, stalowych, które będą magazynowane w składach na czas do zagrożenia wojną, także pulminowych. Które będą rozkładane wtedy, kiedy takie zagrożenie wojną przyjdzie? A więc jedno z pytań, które zawsze dostaję od wyborców, jest takie: czy to nie sparaliżuje nam życia? Otóż chodzi o to, abyśmy byli przygotowani, abyśmy mieli te składy, w których te wszystkie elementy będą się znajdowały, do rozłożenia tam, gdzie to będzie niezbędne, gdzie wojska lądowe będą mogły posuwać się, czy też będą chciały posuwać się w głąb granicy. I one będą rozkładane dopiero w momencie, w którym takie zagrożenie realne powstanie. A doświadczenie Ukrainy pokazuje, że aby wokół danego kraju rozmieścić wojska, potrzebny jest czas i to kilka miesięcy. A więc my będziemy mieli ten czas na rozłożenie tych, tych zapór. To jest bardzo ważne. Dzisiaj, jeżeli chodzi o takie inwestycje, to one będą dotyczyły tych fortyfikacji, tych składów. Natomiast, mhm. powtarzam, cała granica będzie broniona tam, gdzie ona będzie zagrożona w ten sposób. Pan powiedział, że ludzie Pana o to pytają, czyli jak rozumiem w kampanii, o co ludzie pytają? Czy ludzie pytają o kwestie europejskie, czy ludzie pytają o rozliczenia, czy pytają o, o kwestie bezpieczeństwa? pytają o e, kwestie bezpieczeństwa szczególnie e, na północnym wschodzie Polski to jest naturalne i e, ludzie aby móc się rozwijać, planować, inwestować muszą czuć się bezpiecznie i także po to robimy te inwestycje tutaj mały nawias, te inwestycje nie dotyczą wyłącznie Tarczy Wschód. To są gigantyczne inwestycje w właśnie województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, gdzie rozwijamy 16. Dywizję, gdzie rozwijamy 1. Dywizję Legionów, gdzie tworzymy nowe jednostki, gdzie będzie dużo więcej, wiele tysięcy więcej żołnierzy, wiele tysięcy więcej sprzętu. Oni potrzebują baz logistycznych, baz technicznych. Te inwestycje do 35. roku będą wynosiły ponad 3 miliardy, miliardy 300 milionów złotych. W tym roku i w następnym, tylko 460 milionów. A więc to jest poważny zastrzyk inwestycyjny, który również będzie miał charakter e, istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. No bo przecież w, e, będziemy korzystali e, z e, pracy firm, które tam działają e, wojsku, no, Ale z drugiej usługi. strony y, y, mieszkańcy y, tamtych terenów y, krytykują plan wprowadzenia strefy buforowej, mówią, że ona jest niepotrzebna i właściwie jak, jak, ile ta strefa będzie wynosiła? Czy to będzie o. kilkaset metrów, czy to będzie 8 kilometrów. Mówimy tutaj o planie stworzenia strefy buforowej tylko w tym odcinku, gdzie dostęp, następuje przekroczanie granicy. Tak naprawdę chodzi o Puszczę Białowieską. Dzisiaj prowadzimy... Konsultacje. Jednym z elementów tej konsultacji była moja wizyta w Białowieży. I ja jestem przekonany, że z punktu widzenia zagrożenia, które tworzy granica, bo rzeczywiście granica jest niebezpieczna i chodzenie wzdłuż granicy, chociaż teoretycznie, znaczy, chociaż legalne, no bo przecież bardzo często na przykład w Karpatach ją przekraczamy, prawda, tak. nie wiedząc o tym, to tam podchodzenie do tego muru może być, do tego płotu może być groźne widzimy tragiczną historię żołnierza. Więc ja jestem przekonany, że 150-200 metrów to jest to, o czym mówił pan premier Tusk. Całkowicie wystarcza. Natomiast wracając do, do pytania. Pytają o bezpieczeństwo, pytają o rozliczenia. To jest naturalna rzecz, bo poczucie sprawiedliwości wymaga jednak rozsądzenia tych wszystkich przestępstw, które miały miejsce w okresie PiSu. I trzecia rzecz. Pytają się co dalej, to znaczy co będziemy, co będziemy robić, w jaki sposób będziemy rozwijali Polskę, w jaki sposób oni będą budowali swoją przyszłość. I to są te trzy elementy, które są absolutnie kluczowe w tej kampanii. I do tych wszystkich trzech elementów odpowiedzią jest... Między innymi w dużym stopniu Unia Europejska, bo daje możliwość wymiany technologicznej, współpracy, bo daje finanse, bo wreszcie powoduje, że jesteśmy razem. I to jest też wielka stawka tych wyborów. To znaczy stawką tych wyborów jest przyszłość naszych relacji z Rosją. Czy damy się podzielić? W Polsce i w Unii Europejskiej i wtedy Rosja będzie odcinała poszczególne fragmenty i będzie z tymi krajami, które nie ben, z którymi reszta nie będzie solidarna, będzie załatwiała swoje porachunki w taki albo w inny sposób. Czy będziemy razem i Rosja się nie odważy nas zaatakować? To jest stawka tych wyborów, ale ja widzę, że po wczoraj, po, wczoraj po, po, po wczorajszym dniu, ta stawka wyborów jest jeszcze inna, to znaczy to jest stawka tego, czy jesteśmy w stanie. Jako państwo funkcjonować, korzystając z tego minimalnego kryzysu zaufania, do którego państwo ma prawo i musi mieć, aby państwo mogło normalnie funkcjonować? Czy jesteśmy w stanie w oparciu o informacje, które nie są pełne, wywrócić całą logikę funkcjonowania czy państwa? Czy ten film z polsko-białoruskiej granicy, na którym widać, jak ci żołnierze oddają strzały, powinien być ujawniony? Ja jestem tego zwolennikiem. Tak uważam, że dzisiaj ten film powinien być ujawniony. Ja go nie widziałem, ale powinien być ujawniony. Ale rozmawiał pan o tym z ministrem Kośniakiem Kamyszem i czy to jest, 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 jest panie decyzja. Redaktor, o tym? Nie, nie, nie panie redaktor. Pan minister yy, nie jest dysponentem materiałów dowodowych. Yy, tutaj jest pytanie do prokuratury. Ale rozmawialiście o tym z prokuraturą, z Adamem Bodnarem, że trzeba to ujawnić, żeby chociażby po to, ja żeby uspokoić te emocje, które ja nie widać. Wystarczy ja nie... wejść na portale internetowe, żeby zobaczyć, czy na media, tak. do mediów społecznościowych, tak. żeby Ja nie żeby rozmawiałem, zobaczyć, ale jestem wielkim zwolennikiem, bo uważam, że jeżeli pewna, znaczy bardzo poważna i bardzo bulwersująca sprawa Wie pan, bo z jednej strony ujawniona. jest bezpieczeństwo polskich żołnierzy, ale z drugiej strony, no przecież nie można strzelać do ludzi, którzy są za granicą i jeśli to, tylko, jeśli rzeczywiście nie wierząc tylko za prokuraturze, nie że tylko tu nie za było zagrożenia życia znaczy, żołnierzy. Nie tylko za granicą, bo powtarzam raz jeszcze, to jest operacja policyjna, ale także za granicą, bo to grozi już czymś poważniejszym. Bo to grozi tym, że dostanie, dostarczymy prezent i damy się sprowokować e, Łukaszence z konsekwencjami, których nie znamy. I pytanie jest następujące. Czy rzeczywiście tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy, e, czy rzeczywiście uważamy, że to Niebywałe zachowanie polskich żołnierzy, którzy trzymają nerwy na wodzy w sposób naprawdę godny uznania, i robią wszystko, aby się nie sprowokować I robią wszystko, aby działać inaczej niż są uczeni na poligonach czyli mówiąc krótko, robią, robić to, co, do czego są przeszkalani przed tą operacją, a więc zachowywać się jak formacja policyjna, żeby nie sprowokować się, żeby Polski nie narazić w relacji z Łukaszenką. Tak? Czy uważamy, że powinni traktować linię granicy jak linię frontu? Otóż ja jestem przekonany, że powinniśmy traktować tę operację tak, jak ona jest traktowana, więcej tak, jak ona została zaprojektowana przez poprzedni rząd, bo tutaj nic nie zmieniliśmy. A co będzie z tą zaporą, która jest nieszczelna? Bo przecież to już... Ona nawet... jest wzmacniana, e, ona jest wzmacniana e, i realizuje to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. E, e, są pieniądze na to. W taki sposób, żeby to rzeczywiście był płot e, no nie tak łatwy do przekroczenia. Ja głosowałem za tą zaporą zresztą. E, natomiast przyznam się, że jestem rozczarowany jej jakością. Tak, bo ludzie tamtędy przechodzą. E, chcę pana zapytać... To jest jak... też ważna sprawa mhm. humanitarna, bo im mniej osób będzie mogło przejść, tym mniej osób Narazi się na to, żeby stać się instrumentem wojny hybrydowej Putina. Chcę pana zapytać jeszcze na koniec o zmiany traktatowe. Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii przestrzegało przed zmianami traktatowymi w Unii Europejskiej. Straszyło mówiąc, raczej, panie tak, chcę Tak. Wyjątkowo chciałam dyplomatycznego sformułowania użyć, że te zmiany traktatowe, czyli jeśli zostanie zniesione prawo weta, to zagraża polskiej suwerenności. Nie ma, nie ma dzisiaj sytuacji takiej, w której. Zmiany traktatowe uzyskałyby większość, w tym większość po stronie polskiej. Ja jestem, moja formacja jest temu, temu przeciwna, mówimy tutaj o trzeciej drodze Polsce 2050 PSL-owi, także dlatego, że naprawdę traktat lizboński jest niebywale elastyczny. I tam, gdzie nie ma większości państw istnieje możliwość współpracy, współpraca międzyrządowa. No tak, ale mieliśmy w... sytuację, kiedy Viktor Orban blokował przez kilka miesięcy pomoc no, dla Ukrainy blokuje... grożąc Viktor Wiktor tak. Orban, przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, blokuje zwrot I Putina. Polsce i Putina, zwro... blokuje zwrot Polsce środków za przekazany Ukrainie sprzęt wojskowy 450 milionów dolarów. Przepraszam bardzo. 40-50 milionów euro. To jest ta kwota, którą Polsce blokuje wiktor Orban, tak. No ale właśnie, jeśli jeszcze do tego dojdzie do rozszerzenia Unii Europejskiej między innymi o Ukrainę, to czy to prawo weta nie będzie blokowało działań Unii? Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest taka przyszłość. Chociaż no mam nadzieję, że, że, że to jest kilka, kilkanaście lat. Ale my dzisiaj. Kilkanaście musimy aż? No my dzisiaj musimy doprowadzić do sytuacji takiej, w której. Ukraina będzie bezpieczna. To jest bardzo trudne, jak widać na granicy. I tutaj chodzi o to, aby Ukraina tej wojny nie przegrała. I dzisiaj tak naprawdę koncentrujemy się na tym. Natomiast oczywiście wspieramy Ukrainę w realizacji reform, które związane są z spełnieniem kryteriów w Maastricht. No ale wyobraźmy sobie, jak takie reformy w warunkach wojny można skutecznie realizować więc mój resort dzisiaj ja osobiście bo ja jestem za to odpowiedzialny panie redaktor wspiera Ukrainę technicznie szkoleniowo logistycznie politycznie natomiast oczywiście współpracujemy trzymamy kciuki za Pana ministra Szłapkę, który jest ministrem do europejskich, za pana przewodniczącego Kowala, który jest pełnomocnikiem do spraw. A chcę Pana zapytać jako wiceministra obrony. Jak pan uważa, Ukrainy. w jakiej perspektywie ta wojna może się zakończyć wynikiem takim, żeby Ukraina nie przegrała? Nie szybko. No właśnie, ale jaka to jest perspektywa? To jest kilka lat, kilkanaście miesięcy? Panie redaktor, to wszystko oczywiście zależy od sytuacji zewnętrznej poza Ukrainą i poza Rosją. To zależy od spójności Zachodu, od tego, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy społeczeństwa zachodnie pozostaną spójne w wsparciu Ukrainy, a to jest nasz żywotny interes, polski żywotny interes narodowy, bo Ukraina tak naprawdę powoduje, że Rosja nie jest w stanie zainteresować się państwami bałtyckimi i polską. Myślę, że to jest bardziej perspektywa kilku lat niż kilkunastu miesięcy. Szanowni Państwo, w niedzielę 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Yy, idźmy głosować, żeby inni nie wybrali za nas, a naszym gościem yy, był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, yy, kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego. Yy, ja się z Państwem żegnam, Renata Grochal, i zapraszam na wieczór wyborczy Polskiego Radia Połączonych Anten yy, w niedzielę od godziny 21. Będziemy rozmawiać z politykami, ekspertami. O 20.55, jak mi podpowiada na ucho mój wydawca Paweł Turski, będziemy rozmawiać z ekspertami, z politykami. Będzie ciekawie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zobaczenia. Dziękuję bardzo.